Dobra, to witam na ostatniej godzinie topologii. Plan na teraz jest taki, że udowodnimy sobie to twierdzenie Heinego Borela i jeszcze przy okazji dowodzenia go powiemy sobie o trochę innych twierdzeniach związanych z wartością, ze zwartością, a potem już przejdziemy do topologii takiej sensu stricte. Więc to twierdzenie Heinego Borela, przypomnijmy sobie, że mówi, że jeśli jesteśmy w R do N, to jest metryką euklidesową, to jeśli mamy zbiór, który jest domknięty i ograniczony, czyli takie podstawowe własności zbioru zwartych, to już nam wystarcza, żeby on był zwarty. I do dowodu będziemy potrzebowali kilku rzeczy, których to nie będziemy udowadniać. Więc tak, użyjemy sobie na pewno twierdzenia Cantora, które też jest takim klasycznym faktem o zbiorach zwartych, które mówi, że jeśli nasz zbiór A jest zwarty i mamy ciąg zbiorów Fn zawartych w A, domkniętych, i zstępujących, to znaczy, że Fn plus 1 zawiera się w Fn, to jeśli mamy coś takiego, to wtedy zachodzi, że przecięcie całej tej rodziny zbiorów tych naszych wstępujących po liczbach naturalnych jest niepuste. Może napiszmy sobie nierówna się zbiorowi pustemu. Jest też wersja tego twierdzenia, w której dodatkowo zakładamy, że średnica zbiorów Fn, średnica, czyli największa odległość między dwoma punktami z tego zbioru, zbiega do zera i wtedy to przecięcie jest nie tylko niepuste, ale jest dokładnie jednym punktem. I tego w sumie nawet też możemy użyć. To może sobie zapiszmy. Zapiszmy sobie jeszcze raz, że średnica zbioru A to jest supremum po punktach A bez A odległości między dwoma punktami. I jeśli średnica tych naszych rodzin wstępujących zbiega do zera, to oczywiście dostaniemy, że tylko jeden punkt będzie w tym przecięciu. I tutaj taki standardowy przykład, który zaraz będziemy mieć, to będą malejące kostki, które się w sobie zawierają. Znaczy będziemy mieli kratkę i będziemy ją rozcinać na coraz mniejsze kratki. Do tego zaraz dojdziemy. I drugi fakt, z którego będziemy korzystać, to jest to, co już mówiłem, to jest, że R do NT jest zupełna. To właściwie będziemy korzystać z któregoś z tych faktów. Oba nam dadzą odpowiedź. I teraz, żeby pokazać twierdzenie Heinego Borela, użyjemy dwóch lematów. Pierwszy lemat. Kostka minus AA do NT jest zwarta. Tak jak wyglądają takie kostki w R kwadrat, takie kostki to są po prostu rosnące kwadraty. I naszym pierwszym celem będzie pokazanie, że coś takiego jest zwarte. To nazwijmy sobie to lemat 1. Lemat 2 to jest domknięty podzbiór zbioru zwartego jest zwarty. I widać już, że jeśli będziemy mieli te dwa lematy, to mamy udowodnione nasze twierdzenie, bo co to znaczy, że coś jest ograniczone? To znaczy, że będzie się zawierało w jakiejś kuli, ale jeśli zawiera się w jakiejś kuli, to zawiera się też w jakiejś kostce o tej samej średnicy. I co to znaczy? No i jeśli jest domknięty i zawiera się w jakimś zbiorze zwartym, to znaczy, że sam jest zwarty. Dobrze, więc teraz udowodnimy sobie dowód lematu 1. Dowód będzie nie wprost. Większość rzeczy ze zwartością dowodzimy nie wprost, bo tak jest łatwiej i szybciej. Czyli bierzemy sobie jakieś P, zakładamy sobie nie wprost, czyli napiszmy sobie może hipoteza. Mamy jakieś P pisane. Pokrycie. Może nazwijmy sobie tę kostkę A. Pokrycie zbioru A. Takie, że
nie ma podpokrycia skończonego. I procedura teraz będzie następująca. Dzielimy sobie naszą kostkę. Może spróbujmy sobie to narysować gdzieś z boku. Mamy tę naszą dużą kostkę A. Procedura teraz jest następująca. Dzielimy ją sobie w każdym kroku na... robimy tutaj, rysujemy sobie w R kwadrat, ale tak samo to działa w R do N tej. Dzielimy ją sobie na 2 do N tej części w ten sposób. I jeśli cała kostka nie miała pokrycia skończonego, no to musi też być tak, że któreś z tych czterech mniejszych kostek nie będzie mieć pokrycia skończonego, bo inaczej mielibyśmy cztery pokrycia skończone, no i 4 razy liczba skończona jest liczbą skończoną. Więc powiedzmy, że stąd wiemy z takiej nieskończonej zasady szufladkowej Dirichleta, że w tej kostce, ja ją spróbuję zamalować, że ta mniejsza kostka nie ma pokrycia, nie ma podpokrycia skończonego. Więc tę kostkę dzielimy sobie na 4 części i znowu z nieskończonej zasady szufladkowej Dirichleta, która z nich nie będzie miała podpokrycia skończonego. Robimy sobie taki ciąg takich kostek, czyli dostajemy sobie, może nazwijmy je sobie T, dostajemy sobie Tn, ciąg kostek bez pokrycia skończonego. I możemy sobie dodatkowo napisać, z tej konstrukcji wynika też, że średnica, tu skorzystamy z tego twierdzenia Cantora, że średnica Tn to się równa w tym wypadku średnica będzie taka, czyli średnica to będzie może n jest złą literą, może indeksujmy to po k, bo n to jest był wymiar naszej przestrzeni. Średnica wymiaru to będzie pierwiastek z k a, pierwiastek, dwa pierwiastek z ka przez dwa do n razy k. Czyli widać, że będzie ona zbiegać do zera. To zresztą nieważne, jakie to jest. Dokładnie wystarczy nam, że zbiega do zera. I jeśli tak jest, to teraz z twierdzenia Cantora możemy sobie powiedzieć, że przecięcie wszystkich takich kostek będzie miało jakiś punkt graniczny, a inaczej zamiast tego moglibyśmy użyć zupełności, znaczy powiedzieć, że punkty, które zawierają się w tych kostkach, ponieważ odległość między nimi zawsze jest mniejsza od czegoś takiego, to taki punkt, jak jeśli wybieramy sobie po jednym punkcie z każdej kostki, to taki ciąg będzie ciągiem Cauchy'ego i wtedy z zupełności R do N tej możemy znaleźć granicę, więc tutaj metody znajdowania granicy tych kostek są różne możliwe. Więc znaleźliśmy sobie te granice, stąd wynika, że przecięcie po k należącym do liczb naturalnych tk równa się jakiś punkt g. I teraz to, nad czym się zastanawiamy, to jest jak pokryć ten punkt g, bo wiemy, że każda z tych kostek w tym przecięciu wymaga, żeby ją pokryć, nieskończenie wiele zbiorów. Ale skoro nasza rodzina jest pokryciem całej tej dużej kostki, to będzie też pokryciem tego naszego wybranego punktu G, który powiedzmy jest gdzieś tutaj. Więc skoro jest pokryciem, no to istnieje jakieś U otwarte, takie, że G zawiera się w U. U otwarte należące do naszego pokrycia. Okej, no ale skoro U jest otwarte, to od pewnego momentu i G się zawiera, to będzie zawierało też jakieś małe kule otaczające G. No ale w każdej małej kuli otaczającej G znajdziemy jakiś zbiór z tej naszej rodziny TK, ponieważ te kule, każdy zbiór z rodziny TK zawiera się w jakiejś małej kuli. Więc skoro G zawiera się w U i jest otwarte, to istnieje jakiś epsilon większy od zera, że kula o środku w G i promieniu epsilon zawiera się w U.
No ale to znaczy, z tego, że tutaj ta średnica maleje, stąd wynika, że istnieje też jakieś duże k, że tk zawiera się w u. No ale to jest sprzeczność, bo znaleźliśmy jeden zbiór otwarty, który pokrywa naszą kostkę, która miała wymagać nieskończenie wielu zbiorów do pokrycia, więc dostaliśmy sprzeczność, więc nasza kostka jest zwarta, czyli lemat pierwszy mamy zrobiony. Teraz lemat drugi. Chcemy pokazać, że domknięty podzbiór zbioru zwartego jest zwarty i to jest prawdą już zawsze, nie tylko w R-do-N-tej. To do tej pierwszej części, do tego pierwszego lematu potrzebujemy, korzystamy z własności, z specjalnych własności R-do-N-tej. Tego, że możemy sobie tak fajnie podzielić przestrzeń. Tutaj, jak chcemy sobie udowodnić lemat drugi, dowód lematu drugiego, czyli, że domknięty podzbiór zbioru zwartego jest zwarty, to robimy to bardzo łatwo. Powiedzmy sobie, że A jest zwarty, F zawiera się w A domknięty i weźmy sobie jakieś P, pokrycie F. I znowu będziemy rozumować nie wprost, a tutaj właściwie nawet możemy rozumować, tutaj nawet możemy rozumować wprost, tutaj będziemy rozumować wprost. Powiedzmy sobie, że P jest pokryciem F. No to stąd wynika, że P suma A minus F właściwie nie A minus F, tylko X minus F jest pokryciem A. Bierzemy tutaj X minus F po to, żeby było to otwarte, no bo X minus F jako cała przestrzeń minus zbiór domknięty będzie dalej otwarta. Jeśli to jest pokrycie A, to zawiera podpokrycie skończone. Powiedzmy sobie P gwiazdka skończone podpokrycie A. Ale jeśli wywalimy sobie po prostu z niego ten jeden zbiór, to będzie też, nawet nie musimy z niego wywalać. To znaczy, stąd wynika, że jest też pokryciem skończonym dla F, bo F zawiera się w A. Tutaj potrzebujemy tylko domkniętości F, żeby ten zbiór był otwarty. Czyli mamy udowodniony ten nasz drugi lemat. No i z tych dwóch lematów w oczywisty sposób wynika twierdzenie Heine-Borela, bo jeśli zbiór jest otwarty, domknięty i ograniczony, to znaczy, że zawiera się w jakiejś kostce, i to znaczy, że zawiera się jakimś zbiorze zwartym, czyli sam będzie zwarty. Inne własności zwartości, którymi się chcemy zająć, takie, które zwłaszcza w analizie są nam bardzo potrzebne, wynikają z twierdzenia Weierstrasa, które mówi nam to, co byśmy chcieli, to znaczy, że obraz zbioru zwartego przez funkcję ciągłą jest zwarty i to ma dla nas dużo fajnych konsekwencji, bo zwartość jest bardzo fajną własnością. Czyli napiszmy sobie twierdzenie Weierstrasa, jeśli A jest zwarty, F ciągła, to F od A jest zwarte. I dzięki czemuś takiemu, jeśli nasza funkcja prowadzi na przykład w liczby rzeczywiste, czyli jeśli F prowadzi z jakiegoś X w liczby rzeczywiste i weźmiemy sobie jakiś zbiór zwarty w X, albo całe X jest zwarte, to z racji, że mamy twierdzenie Heine-Borela, to wiemy, że ten zbiór F od A, jeśli jest zwarty, nawet bez twierdzenia Heine-Borela wiemy, jeśli jest zwarty, to wiemy, że jest domknięty i ograniczony. No a bycie domkniętym i ograniczonym w analizie mówi nam bardzo dużo. Mówi nam, że wartość tej funkcji na tym zbiorze
ma jakieś ograniczone wartości, to jest oczywiście super. I po drugie, że je osiąga. To znaczy, że nie mamy jakiejś takiej głupiej sytuacji, w której nasza funkcja ma jakieś supremum, ale nie osiąga tego supremum. Jeśli jesteśmy na zbiorze zwartym, to funkcja osiąga swoje suprema. Jakie jeszcze własności zbiorów zwartych, nad którymi chcielibyśmy się zastanowić? Może to być dobry czas, żeby jeszcze powiedzieć sobie o jednej dziwnej metryce i niedługo powiem też o dziwnej podtopologii, która z niej wygląda. Metryka dyskretna to jest taka, że jeśli x równa się, że odległość między dwoma punktami wynosi 0, jeśli x równa się y, a 1, jeśli x nie równa się y. To jest najgłupsza metryka, jaka może być w jakiś sposób, to znaczy sprawdzę tylko, czy punkty są sobą, jeśli tak, to 0, jeśli nie, to 0, jeśli nie, to odległość jest 1 między nimi. I łatwo sprawdzić, że to jest metryka, nie będziemy tego robić, ale przede wszystkim w tej metryce bycie zwartym i bycie skończonym to jest to samo, bo w tej metryce każdy zbiór jest otwarty. Każdy zbiór też jest zamknięty. Więc tutaj widać, że ta zwartość w jakiś sposób przypomina nam tę skończoność w trywialnym przypadku. Co jeszcze chcemy sobie powiedzieć? Skończone sumy zbiorów zwartych są zwarte, nieskończone przecięcia zbiorów zwartych są zwarte. I teraz może zrobimy sobie jeszcze jeden taki trochę dziwny przykład zbioru zwartego, który jest w jakiś sposób kanonicznym zbiorem zwartym, czyli będzie to zbiór Cantora. A potem już przejdziemy do topologii. Zbiór Cantora ma wiele konstrukcji i pojawia się bardzo często w analizie i też w innych elementach matematyki. Konstruujemy go następująco. Zbiór Cantora. Bierzemy sobie odcinek 0,1. I w pierwszym kroku, to konstrukcja będzie indukcyjna, wycinamy z niego odcinek 1/3, 2/3. Czyli zostanie nam tylko, może nie powinienem rysować tego, zostawiamy tylko to i to. W drugim kroku znowu wycinamy środkowo 1/3 każdego z tych odcinków i tak dalej, i tak dalej. W granicy dostajemy jakiś zestaw punktów. Który jak można sobie zrobić jako ćwiczenie, że jest zwarty. I co więcej, ten zbiór jest w jakiś sposób kanonicznym modelem zbioru zwartego, bo jeśli zbiór Cantora C, jeśli jakiś zbiór X jest zwarty, jeśli jakaś przestrzeń X jest zwarta, jeśli X jest zwarta, to istnieje surjekcja ciągła. F prowadząca ze zbioru Cantora w X. Czyli jeśli jakiś zbiór jest zwarty, to możemy sobie jakoś znaleźć jakąś funkcję, która prowadzi ze zbioru Cantora do tego zbioru, czyli w jakiś sposób on nam trochę modeluje te zbiory zwarte. Dobra, to zwartości to tyle. Przechodzimy teraz do topologii jako takiej. Tak jak już mówiłem i tak jak być może pamiętacie, topologia to sposób na, jeśli nie mamy metryki, to chcemy sobie po prostu powiedzieć, to są zbiory otwarte i ich używać, żeby mówić, co jest blisko siebie, a co daleko. I rzeczy są blisko siebie, jeśli są w wielu, wspólnych zbiorach otwartych w jakiś sposób. Jeśli można znaleźć zbiory otwarte, które zawierają oba te zbiory na różne sposoby, które byśmy chcieli. I na początku definicja. Tau, który zawiera się w zbiorze podzbiorów X, jest topologią. Jeśli spełnia trzy warunki. I to są te warunki, które już sobie wcześniej wypisaliśmy, ale zawsze dobrze je powtórzyć. Zbiór pusty i cała przestrzeń należą do tau. Czyli zbiór pusty jest otwarty i cała przestrzeń jest otwarta. To jest bardzo naturalne,
że oczekujemy tego od otwartości. I pozostałe warunki to są te, które spełniają zbiory otwarte w metryce. Więc jak chcemy ogólniać, to chcemy, żeby te własności się zachowały. Czyli, że suma zbiorów otwartych jest otwarta. Suma może być nawet nieskończenie wielu zbiorów otwartych jest otwarta. Czyli zbiorów z tau należy do tau. I skończone przecięcia zostają analogicznie do rodziny zbiorów otwartych można by sobie zdefiniować rodzinę zbiorów domkniętych i ona będzie miała odpowiednie własności, znaczy zbiór pusty i cała przestrzeń też będą domknięte, tylko tutaj musimy zamienić miejscami, czyli będziemy mieli nieskończone przecięcia, nieskończone sumy, to definiuje zbiory domknięte i jeśli mamy zdefiniowane zbiory domknięte, to bardzo łatwo zrobić z nich zbiory otwarte i na odwrót. Przykłady topologii to po pierwsze są wszystkie topologie, które wychodzą od metryk, to znaczy metryka mówi nam, co to jest zbiór otwarty, mówi i wiemy, że zbiory otwarte w przestrzeniach metrycznych spełniają te trzy własności. Więc jeśli mamy jakąkolwiek metrykę, to mamy tam też topologię, ale nie wszystkie topologie pochodzą od metryk. To takie topologie, które pochodzą od metryk, są bardzo wygodne i mają dużo ciekawych własności, z których korzystamy wtedy, dzięki temu, że pochodzą od metryk. Więc spróbujmy sobie zrobić jakieś przykłady, powiedzieć o jakichś innych przykładach topologii. I może sprawdzimy sobie nawet w definicji, że któryś z tych przykładów jest topologią. Na R możemy sobie zrobić tak zwaną topologię prawej strzałki. Wtedy mówimy sobie, że to nasze tau to jest rodzina. To są wszystkie odcinki, które są skończone po swojej, które gdzieś się zaczynają i idą do nieskończoności. Czyli wszystkie odcinki postaci A plus nieskończoność. Po A należącym do R. Tak, czyli mówimy, że zbiory otwarte to są zbiory generalnie, które wyglądają w ten sposób. I tutaj łatwo sprawdzić, że suma takich zbiorów będzie takim zbiorem, przecięcie takich zbiorów będzie takim zbiorem i że oczywiście musimy tutaj jeszcze dodać zbiór pusty X. No ale to nam nie przeszkadza w żaden sposób, bo one są w jakiś sposób trywialnymi przedstawicielami tego typu zbiorów. I ta topologia ma dużo różnych ciekawych własności. Za niedługo dowiemy się o jednej z nich, przy aksjomatach oddzielania. Inną topologią, która też ewidentnie nie jest metryczna, tak samo tutaj w tej topologii bardzo łatwo sprawdzić, że nie istnieje metryka, która ją zadaje. Inną topologią, którą możemy już sobie zrobić na dowolnej przestrzeni X, to jak ta topologia do pełni nieskończonych. Co to znaczy? Mówimy sobie, że A jest otwarty w tej topologii, czyli należy do topologii. Czyli A jest otwarty lub A należy do tau. To są równoważne stwierdzenia. To znaczy oznaczają dokładnie to samo. Jeśli X minus A jest skończone, to właśnie, tak jak mówi nazwa, A ma dopełnienie skończone. I tutaj też jest jakaś taka trochę intuicja, że bycie otwartym bardziej jest byciem jakimś większym zbiorem częściej, niż a bycie domkniętym często ma jakieś takie własności, które kojarzymy raczej z mniejszymi zbiorami. Może sprawdźmy sobie, że to jest topologia. Tutaj jeszcze, jeśli x a jest skończone lub a równa się zbiór pusty. Bo oczywiście musimy dodać ten zbiór pusty osobno. Oczywiście x nie musimy tutaj dodać osobno, bo x minus x jest zbiorem pustym, więc jest w szczególności skończone. Czyli tutaj ten pierwszy warunek troszkę na siłę pododawaliśmy tam to, co trzeba, no ale teraz jest spełniony. Drugi warunek topologii, czyli że suma nieskończenie wiele zbiorów jest suma nieskończenie wielu zbiorów otwartych jest otwarta. No i załóżmy sobie, że mamy jakąś rodzinę AI otwarte w tej topologii. No to znaczy,
że x minus ai jest skończone. Ale z racji tego, że... No i teraz możemy się zastanowić, jakby co będzie z sumą tych wszystkich ai. No i okazuje się, że to jest dość łatwe, bo jak chcemy popatrzeć, jak wygląda dopełnienie sumy ai, to ono będzie się po prostu zawierało w x minus ai dla każdego ai, bo to jest tylko zbiór, którym odejmujemy jeszcze coś więcej niż w tym zbiorze. Czyli to jest zbiór, w którym wycinamy z x-a dużo, to jest zbiór, w którym wycinamy z x-a mniej, więc ten zbiór będzie się zawierał w tym zbiorze, no i jeśli to się zawiera w zbiorze skończonym, to jest skończone. I tutaj widać, że nieważne ile tych a sobie sumujemy, ich może być nieskończenie wiele, dalej będzie się to zawierało w każdym ai, więc dalej będzie skończone. I to jest dość dobry przykład, jak zaraz pokażemy, jak wygląda dowód na to, że przecięcie tych zbiorów jest skończone. Że tutaj widać powoli, czemu w tej topologii możemy sobie robić sumy nieskończenie wielu otwartych, a nie możemy domkniętych. Bo jak chcemy pokazać sobie wyrównanie trzeci, to weźmy sobie a, b należą do tau. I naszym celem jest teraz pokazać, że x minus a przecięte z b jest skończone. Chcemy pokazać, że coś takiego jest skończone. I tutaj nie będzie już tak, że to się po prostu... Nie jest prawdą, że to się zawiera po prostu w a, x minus a, bo teraz tutaj wycinamy coś mniejszego. Ale jest prawdą, że to się zawiera w x minus a, suma x minus b. To jest jakaś taka prosta teoria mnogości. No i liczność tego zbioru jest skończona, więc liczność ich sumy też będzie skończona. I tutaj widać, że jakbyśmy już mieli nieskończenie wiele zbiorów to przecinali je ze sobą, to tutaj dostalibyśmy sumę nieskończenie wielu skończonych zbiorów, no i ona już nie musi być skończona. Innym przykładem topologii zamiast dopełnień skończonych może być dopełnień przeliczalnych. To wtedy zamiast powiedzieć, że dopełnienie jest skończone, mówimy, że dopełnienie jest przeliczalne i sprawdzenie, że to jest topologia, przebiega tak samo. Innym przykładem jeszcze topologii, takim też bardzo często używanym, jest topologia banalna. Topologia dwa nawet mamy. Banalna i dyskretna. Topologia banalna to po prostu mówimy, że zbiór pusty i x są jedynymi zbiorami otwartymi, nic innego nie jest otwarte. Topologia dyskretna to jest ta, która pochodzi od metryki dyskretnej. I w topologii dyskretnej naszą topologią jest cały zbiór potęgowy x-a, czyli wszystkie podzbiory x-a są otwarte. Po prostu cokolwiek nie weźmiemy będzie otwarte, cokolwiek nie weźmiemy będzie domknięte. Dobrze, to teraz czasem trzeba się zastanowić nad przeniesieniem tych własności z przestrzeni metrycznej do topologicznych. I tutaj kluczowe jest to, że żeby móc przenieść zwartość do przestrzeni topologicznych, potrzebujemy do niej dodać coś jeszcze. Bo ten warunek, który mamy z wartości, to jest tak zwany warunek pokryciowy, ale zwykle jeśli chcemy, żeby przestrzeń była zwarta, to potrzebujemy dowolna przestrzeń topologiczna, to chcemy powiedzieć, żeby chcemy mieć jakiś sposób, żeby powiedzenia, że nie jest to bardzo dziwna przestrzeń. I taką rzeczą, której często oczekujemy w przestrzeni topologicznej, są aksjomaty oddzielania. I one, jest ich bardzo dużo, my sobie powiemy tylko o kilku. One w jakiś sposób mówią nam, że możemy oddzielać jakieś rzeczy od siebie. I pierwszy aksjomat oddzielania, określany jako T0, mówi nam, że dla każdych dwóch punktów istnieje jakieś U, które jest otoczeniem X-a, czyli zbiorem otwartym zawierającym X-a. A może napiszmy to inaczej. Istnieje zbiór U otwarty, taki, że x należy do U i albo, czyli nie lub, albo tylko jeden z nich, lub y należy do U. Czyli to, co nam mówi aksjomat T0, to jest, że jeśli mamy jakieś dwa punkty, x i y, to mogę znaleźć jakiś zbiór otwarty, do którego należy tylko jeden z tych dwóch punktów. I tutaj ważne jest to, że aksjomat T0 nie mówi nam, który.
I przykładem czegoś takiego, gdzie, to, gdzie nie możemy wybrać, które otoczenie, jest topologia strzałki, czyli ta, w której mamy tego typu odcinki. Bo jeśli mamy w niej rozdzielić jakieś dwa punkty, no to możemy znaleźć tylko zbiór otwarty, który zawiera ten punkt, a nie zawiera tego, nie na odwrót. Większość innych przestrzeni raczej spełnia T0. Bardzo rzadko zajmujemy się przestrzeniami topologicznymi, które nie spełniają aksjomatu T0. Oczywiście przykładem kanonicznym takiej przestrzeni będzie przestrzeń banalna, w której żadnych punktów nie da się oddzielić w żaden sensowny sposób. Dobrze. Następny, który nam się przyda, będzie T2. W T1, aksjomat T1 mówi po prostu, że możemy sobie wybrać, który punkt mamy w otoczeniu. Aksjomat T2 już jest jeszcze trochę fajniejszy, bo mówi, że dla każdego x, y istnieją UV otwarte, takie, że x należy do U, y należy do V x należy do i ich przecięcie jest puste. I taką przestrzeń nazywamy przestrzenią Hausdorffa i to jest zwykle to, czego jeśli w ogóle bawimy się w jakieś topologie, to zwykle chcemy mieć przynajmniej coś takiego. To znaczy, że możemy oddzielić punkty od siebie zbiorami otwartymi. Oczywiście w przestrzeni metrycznej możemy to bardzo łatwo zrobić. Bierzemy po prostu dwie kule o promieniach mniejszych niż odległość tych punktów między sobą. I jeśli chcemy, żeby przestrzeń była, topologiczna była zwarta, to poza tym warunkiem pokryciowym, to znaczy, że z każdego pokrycia można wybrać pokrycie skończone, wymagamy też od niej, żeby była T2. I ostatnią taką własnością, z którą często się spotykamy, to jest własność T4, w której już dla każdego A, B zbiór domknięty. Jeśli mamy jakieś dwa zbiory domknięte, to chcemy je teraz oddzielać. Już nie punkty, tylko zbiory domknięte. Istnieją takie ich otoczenia. Oczywiście tutaj musimy założyć, że A bez zbiory domknięte rozłączne. I takie przestrzenie nazywa się przestrzeniami normalnymi i z nimi ich też bardzo często chcemy. I oczywiście przestrzenie metryczne też to spełniają, bo tak samo jak wcześniej bierzemy sobie odległość między tymi dwoma zbiorami i kule wokół otoczenia ich o mniejsze promienie mniejszym niż to. Dobrze, teraz jeszcze możemy sobie trochę powiedzieć o innych sposobach, z których możemy sobie wziąć topologię, nie tylko z metryki i z po prostu poprzez podanie zbioru, ale możemy też sobie wygenerować topologię poprzez powiedzenie, co to znaczy, że brać wnętrze jakiegoś zbioru. To znaczy, bardzo łatwo sprawdzić, że w przestrzeniach że w przestrzeni topologicznej i w przestrzeni metrycznej zachodzi to coś takiego, że wnętrze ma takie własności. Własności wnętrza. Po pierwsze, wnętrze zbioru X to jest X. Po drugie, wnętrze wnętrza to to samo, co wnętrze. Po trzecie, wnętrze A zawiera się w A. I po czwarte, wnętrze przecięcia to przecięcie wnętrz. To są cztery własności, które można sobie sprawdzić, że operator wnętrza w topologii, czyli wzięcie największego zbioru otwartego, który zawiera się w naszym zbiorze, spełnia. I sprawdzenie czegoś takiego jest bardzo proste. To jest trywialne, to jest trywialne, to jest trywialne. To idzie z definicji topologii, więc też jest trywialne. I teraz takim twierdzeniem, które sobie udowodnimy i na tym myślę skończymy dzisiaj, jest powiedzenie, że jeśli mamy jakiś operator, który spełnia te cztery własności, to wtedy zbiór tau równa się int a po a zawierającym się w x
jest topologią. To znaczy, że jeśli mamy operator wnętrza, który spełnia te sensowne własności, których możemy od niego oczekiwać, to jeśli weźmiemy wnętrza wszystkich zbiorów, jakie mamy w X, to dostaniemy topologię. No i tutaj musimy pokazać trzy warunki topologii. Może, żeby uniknąć konfuzji, to tutaj zamienię jednak to na oznaczenia w innym systemie liczbowym. I teraz chcemy pokazać pierwszy warunek topologii, znaczy zbiór pusty i cała przestrzeń są otwarte. X należy do tau, bo warunek pierwszy. Wnętrze całej przestrzeni jest całą przestrzenią. Zbiór pusty należy do tau, bo warunek trzeci. To znaczy wnętrze zbioru pustego zawiera się w zbiorze pustym, więc jest zbiorem pustym. Dobrze, to było łatwe. Drugi warunek będzie najtrudniejszy. Chcemy pokazać, że suma wnętrz jakichś zbiorów AI to jest to... Okej, napiszmy sobie to jeszcze raz spokojnie. Bierzemy sobie jakiś ciąg AI zbiorów takich, że int AI równa się AI po indeksowanych jakimś zbiorem I. Czyli te zbiory, które są obrazami samych siebie, czyli są otwarte. I teraz naszym celem jest pokazanie to, że suma takich zbiorów też jest wnętrzem jakiegoś zbioru. I w tym przypadku będziemy pokazywać, że suma AI to jest to samo, co wnętrze sumy AI. Zawieranie w jedną stronę jest bardzo proste. W tę stronę korzystamy z warunku trzeciego. Żeby pokazać zachowywanie w drugą, zawieranie w drugą stronę, to korzystamy z tego, że AI są równe swoim wnętrzom, więc tutaj mamy sumę wnętrz AI i co? I chcemy pokazać, że to się zawiera we wnętrzu sumy. Więc żeby to pokazać, musimy po prostu pokazać, że jedno int AI zawiera się w czymś takim, ale to wynika z tego, że AI zawiera się w sumie AI, więc też dostajemy ten drugi warunek, bo możemy to obłożyć jeszcze raz wnętrzem. I trzeci warunek wynika trywialnie z tego, więc wnętrze generuje nam topologię. Dobrze, i zostało nam jeszcze kilka minutek, więc możemy jeszcze wrócić... Do czego jeszcze możemy wrócić? Możemy jeszcze na chwilę wrócić do metryki biblioteki i pokazać jeszcze jeden ciekawy sposób, w jaki można ją sobie modelować i czemu to jest wygodne. I w jaki sposób opisuje nam tę bibliotekę. Możemy pokazać, że zbiory otwarte dostaniemy praktycznie takie same. A może nie będziemy tego pokazywać, tylko sobie powiemy. Jeśli przypomnijmy sobie, bierzemy sobie x, r kwadrat z metryką biblioteki. I to bardziej jako ciekawostka. Możemy sobie, jak próbujemy sobie myśleć o tym, jak rzeczy będą działały w tej metryce, możemy sobie wyobrazić ją jako zanurzoną w r do trzeciej. Czy tam r do jakiejś dowolnej większej potęgi. W ten sposób, że rysujemy sobie tę naszą główną linię i potem z niej w każdą stronę, tak jak wielka szczotka, odchodzą te alejki. I to może tak bardziej jako ciekawostka, można sobie sprawdzić, że topologia na czymś takim będzie taka sama jak topologia na r kwadrat z metryką biblioteki. I dzięki temu lepiej też widać te wszystkie rzeczy, które sobie potem sprawdzaliśmy wcześniej, to znaczy, że taki zbiór nie jest spójny, bo mimo tego, że w r kwadrat on wygląda spójnie,
to jak rozłożymy go sobie na taką szczotkę, to okaże się, że on nie jest spójny. Dobrze, i myślę, że na tym skończymy. Dziękuję wszystkim za uwagę.